Witam, styczeń i czas pomyśleć o pobieleniu drzew owocowych. Ja swoje bieliłem już w połowie grudnia, jak tylko trochę się ociepliło, po dość wczesnym, jakby nie patrzeć, ataku zimy. Powód bielenia jest na pewno znany, ale pokrótce. Wahania temperatury pomiędzy słonecznym dniem a mroźną nocą prowadzą do powstawania ran zgorzelinowych na pniach. Przez takie pęknięcia do wnętrza drzewa wnika mróz, a także to otwarta brama dla różnego rodzaju chorób, szczególnie grzybowych. Pobielony biały pień odbija promienie słońca, pień się nie nagrzewa i nie dochodzi właśnie do pękania kory. I wydawać by się mogło, że przy takich coraz łagodniejszych zimach takie bielenie pni drzew owocowych staje się także zbędne, ale tym bardziej warto to robić, bo łagodne zimy właśnie oznaczają się dużymi wahaniami temperatur. Przez kilka dni jest nawet kilkanaście czasami stopni powyżej zera, a za chwilę przychodzi ochłodzenie i mróz. Poza tym przy takich łagodnych zimach już dość wcześnie zaczynają krążyć soki w drzewach, na przykład zaczynają krążyć już w lutym, kiedy jest dodatnia temperatura, kiedy jest dużo słońca, słońce nagrzewa ten pień i właśnie te soki zaczynają już w lutym krążyć, a później przychodzi marzec, ochłodzenie, jeszcze pojawia się mróz, no i niestety mogą być wtedy jakieś straty, a właśnie pobielenie drzew będzie odbijało te promienie słońca i będzie też spowalniało właśnie to pierwsze ruszanie tych soków w drzewach. Czyli bielić ciągle warto, ale przejdźmy do głównego tematu, czyli jak wysoko bielić drzewa owocowe. I tutaj często popełnia się błąd i patrzy się na estetykę, czyli wszystkie drzewa bieli się na jednakową wysokość. Pewnie, że wygląda to bardzo dobrze, ale najczęściej w ogrodzie jednak mamy drzewka o różnej wysokości. Mniejsze, większe, silniej rosnące, młodsze, starsze, takie, które mają te pierwsze dolne gałęzie położone bardzo nisko, takie, które mają te pierwsze dolne gałęzie położone jednak sporo wyżej. Trudno więc podać konkretną wysokość, czy będzie to metr, czy będzie to 1,5 metra, czy może będą to 2 metry, no bo jednak już wyżej to nawet ciężko byłoby jednak z ziemi sięgnąć. Ale można przyjąć założenie, że bieli się pień od dołu aż do pierwszego, a czasami nawet lepiej do drugiego rozwidlenia dolnych gałęzi. Oprócz pnia należy także pobielić właśnie te pierwsze dolne gałęzie, one także są dość grube i na nich także mogą powstawać pęknięcia. Tych gałęzi jednak nie bieli się w całości, tylko 1/3, czasami do połowy ich długości. Jest jeszcze jedno newralgiczne miejsce, które warto pobielić i to dość dokładnie, czyli miejsce rozwidlenia, tam gdzie gałęzie łączą się z pniem. Oczywiście można bielić jeszcze trochę wyżej, ale robi się to już zdecydowanie pracochłonne. Najważniejszy jest dół pnia i pierwsze gałęzie. Ja cieszę się, że jeszcze w listopadzie zdążyłem pnie wiśni oczyścić ze starej łuszczącej się kory, mchów, porostów i tak dalej, no bo teraz bieli się zdecydowanie łatwiej, no i też bieli się zdecydowanie dokładniej. Co do mikstury, jaką mam we wiaderku, jaką bielę pnie drzew owocowych, to nie jest to nic wymyślnego. Woda, wapno do bielenia, no i żeby deszcz za szybko tego wapna z pni nie zmywał, trochę farby akrylowej. Konsystencja mikstury powinna przypominać gęstą śmietanę i tyle. Tak czy inaczej, bielenie pewnie trzeba będzie jeszcze kilkukrotnie tej zimy powtórzyć i jak zawsze wszystko będzie zależało od pogody, czy ta pogoda będzie zimowa, czy jednak bardziej jesienna z opadami deszczu, który to wapno będzie zmywał. A na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.